Opanowują SMS-ami. I no, dwa tygodnie. Durz jedzie tam, Durz jedzie. Durz jedzie, dwa tygodnie, kocham cię. Tu biele komura, ty, przyjdź na dwór, wyłączo. I jeszcze nie zdąży schować do kapsy, już widził od niej trampki. Ona już czeka. Trampki i galoty. Będzie pani żałować. Będzie, niech się pani wspomni moje słowa. Będzie pani miała 98 lat. Będzie pani patrzeć na telewizję Trwama, bo na Republika, co tam pani lubi. I się pani będzie wspominać, jako ja była głupio wtedy na tej majówce, że ja temu poroczkowi tego pępka nie pokazała. Będziecie żałować. Wszystkie będziecie żałować. Ale trudno, wasze pępki, róbcie się z nimi co chcecie. Thank you.
Oczywiście jeszcze jeszcze śpiewają dla was, bo one tak pięknie śpiewają, że trudno by, żeby tak mało śpiewało. Teraz proszę państwa, taka jedna jeszcze spokojna piosenka. Możecie tańczyć młodzi, zapraszamy, chodźcie. Na dole w kopalni, na każdej mojej płycie znajduje się jakaś piosenka, która jest związana z górnictwem. Ponieważ jest tak dosyć zimno, żeby się trochę poprzytulać, możecie państwo trochę potańczyć. Ona jest smutna, ale uważam, że to jest bardzo piękna piosenka. Aż karbitka zgaśnie. To jest taki mój hołd dla wszystkich górników, którzy odeszli kiedyś na wieczną szychtę. Myślę, że nawet jak się ludzie bawią i się weselą, to zawsze taka jedna piosenka może znaleźć się w każdym programie, żeby zawsze pamiętać o innych. Aż karbitka zgaśnie. Dedykacja dla górników, a potem już trochę weselej. Zapraszamy, przypójcie się. Zaproście, a tak stoicie nawet do pary i się tak fajnie pogibajcie. Naprawdę. Proszę. Thank you.
taka troszkę weselsza piosenka. Dziewczyny jeszcze mają taką fajną latynoską piosenkę, ja myślę, że jeszcze jedną niech zaśpiewają, nie? Dajcie czas. Słuchajcie, proszę Państwa, chodźcie się jeszcze rozgrzać. My jeszcze dosłownie 4-5 piosenek i my będziemy woli kończyć, potem się będziecie dalej bawić, ale żebyście nie zamarzli, proszę się ruszać. Kora i Jura, brawa dla nich. Thank you.
Bawimy się dalej, proszę Państwa, nie schodzimy. Coś z tyłu country, widziałem tu konia. Tam na środku, proszę Państwa, Roman Górniok z Piekor. Mieszka w Śląskich Piekarach, wcale nie jest taki święty, jak mi się wydawało. Proszę Państwa, najbardziej wykształcony człowiek za klawiszami. Roman Gisdoń, Akademia Muzyczna w Katowicach. Aranżer, kompozytor, narciarz, turysta. Wszystko w jednym. Łoszem do polskiej muzyki. I szef zespołu, kominiarz na co dzień. Pucuje kominy, babki, niech obrobocie, chcecie sobie pucować komin, zadzwońcie do babka. I poza tym zespół, proszę Państwa, wspaniały zespół, może być siedmioosobowy, mogą jeszcze być instrumenty dęte, bo mają wspaniałych muzyków. Jakbyście mieli, oni grają przeważnie na stypach. To trudno, żebyście zapraszali na własny pogrzeb, bo nie będziecie wiedzieli kiedy, nie? Ale jakby gdzieś tam coś, żeście słyszeli. Dodajcie im do samej grocie jeszcze coś, oprócz tych stypów. Nie no, wesela gramy też, jak ktoś chce. Rozwody gramy za pół ceny, jakby ktoś potrzebował. Żartujesz? No to no, ja, kurde. Ja się rozwodzę, kurde. Ty, ale graliśmy u siebie na weselu? Nie. No to zapomnij, to jest promocja wiązana. Jak wesele, to potem rozwód gramy za pół ceny. Aha, no to przepraszam. A co pan chciał się zapisać na zespół? Aha, już czeko, już czeko. Wesele się rozwód. My nie wiemy, czy pana stać. Dwa w jednym. Jakby pana nie było stać, to nie pan się weźmie kredyt. A w którym banku? W każdym.
Oni nie zrezygnowali, tylko że potem koledzy z Ukrainy przyjeżdżają odbierać. Oni nie bardzo, bo mam małą rentę. A, ale chłopianie! To nie jest ważne, co pan... Niech pan się nie chwali, że pan cokolwiek ma małego. Jest pan w porządku, jest pan fajny i przemiły. Proszę państwa, bardzo nam było miło, bardzo dziękujemy. Moja długoletnia znajomość z waszym burmistrzem doprowadziła do tego, że zaprosił nas i to w takim fajnym składzie, że mogliśmy na żywo zagrać z naszym zespołem Bartosz Bend. Bardzo dziękuję panie burmistrzu, panu sołtysowi, pani Renacie, która do nas dzwoniła, panu wicewójtowi, który jest tutaj też. Wiceburmistrzowi, wszystkim państwu, panu, którzy... Panu Krzysztofowi, który się dzisiaj cały... Panu Krzysiowi! Tak opiekował, że... Tak, właśnie. My tak dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A. Tak się troszczył o nas. Naprawdę. Bardzo dziękujemy. Od samego drogi. Powiem wam szczerze, naprawdę, że się są w porządku. Jak ktoś z mego coś na was powie, by na was bronić. Proszę państwa, dziękujemy. Na koniec zaśpiewam państwu piosenkę, która ma takie muzyka, jest chorwacka, słowa są śląskie, bardzo takie moje. Myślę, że ona państwu przypadnie do gustu, myślę, żeście gdzieś ją słyszeli, a jak nie, to sobie włączę na YouTubie teledysk. Bartek tam siedzi pod drzewem i gra na gitarze. A mówi, Bartek mówi swoim dzieciom, idę do, gdzie idziesz tatusiu, do pracy, idziesz siedzieć pod drzewem? Tamte wino, dziękujemy państwu. Wejrzysz fabioki i uwesane ino niż odmełki boki, choć piją do mnie wino. Tu bajkę razem właśnie na placu małino do jednej szkoły. Oh,
tutaj zapraszam serdecznie. Zdjęcia z dziewczynami czy z nami, zapraszam. Popinacz. Dziękuję wspaniałym dziewczynom, dziękuję, że dożali to łaczkowi.